program napędza marka Powerbank Energy Drink. Sezon 2021 na Gnieźnieńskim Owalu zakończony został kilka tygodni temu. W środę przy W25 pojawił się ciężki sprzęt, który dostarczył blisko 300 ton granitu. W transporcie materiału do Gniezna pomogła firma Coptrans Adama Przybylskiego. W najbliższy weekend granit będzie wymieszany z gliną, następnie nawierzchnia zostanie odpowiednio ułożona na okres zimowy, tak aby nie było z nią problemów przed startem rozgrywek w przyszłym roku. Na naszym torze ruszyły dzisiaj prace, które pozwolą nam przygotować tor do zimy i do przyszłego sezonu. Dosypujemy nawierzchnię około 300 ton. W sobotę będziemy rozsypywali również glinkę. Będziemy mieszali to i układali tor na przyszły sezon. Przede wszystkim dobre ułożenie i pozostawienie go w odpowiednim stanie, czyli dobre przemieszanie. Myślę, że równiarka też zrobi swoje. No i czas, który pozwoli jakby odgazować, odpocząć mu, czyli pooddychać trochę przez zimę. W sezonie 2022 ma się nieco zmienić struktura toru w Gnieźnie, mówi Łukasz Łukowski, toromistrz w klubie z pierwszej stolicy. Czy możemy zatem mówić, że tradycyjny beton to już historia? O tym przekonamy się w przyszłym sezonie. Myślę, że na pewno geometrii nie zmienimy, ale zmienimy strukturę tego toru. Myślę, że też zawodnicy, którzy będą w przyszłym sezonie, będą starali się dopasować, bo to tylko treningami możemy uzyskać dobry wynik. Więc im więcej tych treningów będzie, tym myślę, że wyniki będą zadowalały w przyszłym sezonie kibiców. Skąd pomysł na tego rodzaju działanie z nawierzchnią toru przy Wrzesińskiej? Jak się okazuje, wszystko dzięki nawiązanej współpracy z toromistrzem z Wrocławia, Grzegorzem Węglarzem, który, co ciekawe, pierwsze doświadczenie zdobywał w Gnieźnie. Inicjatorem jakby tego, żeby w tą stronę iść z tym torem, jest Grzegorz Węglarz. W tym roku kilka razy byłem na, można powiedzieć, szkoleniu we Wrocławiu, przygotowanie chociażby do Grand Prix i postaramy się zrobić to samo, co jest we Wrocławiu. Nie jest to taka geometria jak we Wrocławiu, co prawda, ale postaramy się zbliżyć, jakby żeby nawierzchnia wyglądała tak samo jak we Wrocławiu. To nie pierwsza sytuacja, kiedy tak duża ilość nawierzchni uzupełnia strukturę toru w Gnieźnie. Ostatni raz taka operacja miała miejsce w 2016 roku, kiedy swoją działalność rozpoczął obecny klub, wspomina Łukasz Łukowski. Ostatnio taka operacja była w 2016 roku, kiedy jakby była reaktywacja klubu. Wtedy mieliśmy drugą ligę, udawało nam się to wtedy jakby tam dopinać, żeby ta nawierzchnia była naszym atutem, a nie przeciwnikiem. Sponsorem programu jest Hilgas. Hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw.